Hej, dzisiaj znowu kącik filmowy i znowu biorę na tapetę animację. Stało się, po blisko 5 latach czekania dostaliśmy kontynuację wielkiego hitu od DreamWorks, trzecią część Kung Fu Pandy. Długo czekałem na ten film, poprzednie części, zwłaszcza dwójka, ogromnie mi się podobały. Franczyza Kung Fu Pandy łączy ze sobą dwie rzeczy, które lubię. Zwierzęce postaci z kreskówek i nade wszystko kino Kung Fu, czy też kino karate. O tym tutaj nigdy nie wspominałem, ale tak, jestem ogromnym fanem tego typu filmów osadzonych na azjatyckiej ziemi, gdzie bohater, chcąc pomścić śmierć swojego brata, ojca, mistrza, złotej rybki, nieważne, i idzie przez świat, kopie po ryjach cały tabun kitowców, żeby na końcu skopać 4 litery, oczywiście temu największemu głównemu złemu. Kocham takie kino. Twórczość Bruce'a Lee, Tonego Nguyena, Jeta Lee, Tonego Jaa, Jackiego Chana, Sammo Hoo nie ma dla mnie absolutnie żadnych tajemnic. Uwielbiam te filmy i w pełni akceptuję wszystkie głupotki i przywary. Stąd trudno mi było nie zainteresować się Kung Fu Pandą, chyba pierwszym zachodnim animowanym filmem Kung Fu, w wielu aspektach traktującym temat z przymrużeniem oka, ale też z szacunkiem. Plus prezentującym bardzo widowiskowe sceny walki, tradycyjne dla takiego kina. Trzeciej części oczekiwałem, ale starałem się nie mieć zbyt wysokich oczekiwań. Dlaczego? Pierwsza część była spoko. Fajny film, ale jednocześnie było to dopiero wprowadzenie do dłuższej historii. Oparte na ogranym schemacie, wielka ciamajda zdobywa szacun na dzielni. Dopiero druga część przywaliła z grubej rury. Cały czas uważam, że jest praktycznie perfekcyjna. Ma idealne proporcje akcji, humoru i scen wzruszających, chwytających za serce. Bawi tyle, ile trzeba i porusza tyle, ile trzeba. Odsłonięcie kilku tajemnic z przeszłości, świetny humor, fantastyczny antagonista, sporo scen niosących ogromny ładunek emocji. Przez te wszystkie aspekty Kung Fu Panda 2 do dzisiaj plasuje się wysoko na mojej liście ulubionych filmów animowanych. I przez to obawiałem się trochę trójki. Co prawda żyjemy obecnie w czasach naprawdę dobrych sequeli, a nawet dobrych części trzecich, co rzadko się kiedyś zdarzało, ale mimo to tliła mi się cały czas pewna obawa, że trójka nie podźwignie wysokich oczekiwań i nie przebije dwójki, bo ta jest w zasadzie idealna. I wiecie co? Miałem rację. Co wcale nie oznacza, że Kung Fu Panda 3 to zły film, wręcz przeciwnie. Ale po kolei. Kolejny film to oczywiście kolejny przeciwnik. Tym razem antagonistą poczciwego Po stanie się demoniczny Kai, dawny kompan mistrza Ogueya, wygnany przed laty do Krainy Duchów. Kai powraca i pragnie zemsty. Zamierza pochłonąć życiową energię Chi wszystkich największych mistrzów Kung Fu i stać się najpotężniejszym wojownikiem na świecie. Pokonać go może oczywiście jedynie Po, gdyż jak się okazuje, pandy przed wiekami posiadły umiejętność manipulowania Chi. I tego ma bohatera nauczyć jego spotkany po latach prawdziwy ojciec. Jak się okazuje, nie wszystko jednak jest takie proste, jak się wydaje. To, czy będziecie się dobrze bawić na tym filmie, zależy w dużym stopniu od tego, jaki macie stosunek do Kung Fu Pandy, postaci i elementów tego uniwersum. Jeśli oczekujecie większej roli towarzyszy Po, Wściekłej Piątki, no to zawiedziecie się, grają w zasadzie jeszcze mniejszą rolę niż w poprzednich dwóch filmach. Oczekujecie, że po wielu niebezpiecznych przygodach Po trochę spoważniał i nie pajacuje już tyle? No niestety nie, to dalej ten sam poczciwy, gruby głuptas. A może nie wiem, lubicie shipować kreskówkowe postacie, czego akurat nie rozumiem, ale powiedzmy, że akceptuję każdy możliwy hobby. I powiedzmy, że oczekiwaliście, że coś się ruszy na relacji Po i Tygrysica. No przykro mi, spoilerując nieco, ten ship zatonął na dobre. I można go wykreślić z listy prawdopodobnych. Natomiast jeśli tego wszystkiego nie oczekiwaliście i chcecie po prostu trochę walk, trochę humoru i znów paru wzruszających emocjonalnych scen, pod tym względem Kung Fu Panda 3 nie zawodzi i wszystko to serwuje, choć balansuje te elementy moim zdaniem trochę gorzej od dwójki. To, co się rzuca w oczy w czasie seansu, to na pewno to, że dostajemy tym razem więcej humoru, i to głównie sytuacyjnego. Momentami wydawało mi się, że jest tego trochę aż za dużo, zwłaszcza w scenach rozgrywających się w ukrytej wiosce Pand. Teraz nie przypomnę sobie konkretnego momentu, ale na pewno w trakcie seansu miałem w pewnej chwili taką rozkminę, że no na pewno 3-4 minuty dałoby się spokojnie z filmu wyciąć i wcale by on na tym nie ucierpiał. Zawiódł mnie również w pewnym sensie ojciec Po. Głównie przez to, że cały czas tliły mi się w głowie te kapitalne retrospekcje z dwójki, w których naparzał wielkim młotem wilki i no generalnie wydawał się badassem, jakich mało, a tutaj ostatecznie zrobili z niego po prostu jeszcze jedną postać czysto komediową. I żeby nie było, polubiłem go ostatecznie, polubiłem jego interakcję z Po, wiele ich wspólnych scen jest na zmianę wzruszających i serio zabawnych, ale jednak
Czegoś mi tutaj zabrakło. Seria Kung Fu Panda to nie tylko filmy rozpisane na głównego bohatera, ale też trzech antagonistów. Kai na tle poprzednich wrogów wypada naprawdę dobrze. Jest taką personą pośrednią między Tai Lungiem z jedynki i Lordem Shenem z dwójki. Ten pierwszy walczył samotnie, drugi natomiast wolał słać do walki prywatną armię. Kai sam w sobie jest potężnym wojownikiem, jednak jako jeden z trzech wielkich głównych złych posiada oprócz tego nadnaturalną zdolność kradzieży czyjegoś chi i przemieniania go w posłuszne, jadeitowe zombie. Zatem też ma coś w rodzaju armii, czy też bardziej oddziału, który śle do walki. To fajna postać. Świetnie się go ogląda w scenach akcji. Pozytywniej zapamiętają jednak Shena przez jego złowrogą elegancję, bezwzględność i dramatyczną przeszłość. W wypadku Kaja zabrakło mi trochę pogłębienia jego relacji z mistrzem Ugueyem, jakiegoś szerszego nakreślenia, co dokładnie pchnęło go na drogę pochłaniacza chi. Niemniej sceny walki z jego udziałem to wciąż chyba najlepsze elementy filmu. I pod tym względem akurat Kung Fu Panda 3 w ogóle nie zawodzi. Jakkolwiek stricte sekwencji akcji jest mniej niż w poprzedniej części, to każda z nich wygląda znakomicie. Jak przystało na film Kung Fu, są to sceny niebywale dynamiczne i dopracowane, a ich animacja to prawdziwy kunszt. W ogóle nie przesadzę ze stwierdzeniem, że Kung Fu Panda 3 to film naprawdę piękny. Masa scen, jak choćby te rozgrywające się w duchowym wymiarze, zapada głęboko w pamięć. Scenerie są pełne detali, a bohaterowie, jakkolwiek zwierzęcy, ruszają się kresowi aktorzy teatru kung fu. Dźwiękowo i muzycznie film również stoi wysoko, zapada zwłaszcza w pamięć temacik przewodni dla Kaja. Polski dubbing, jak to w wypadku większości produkcji animowanych znanych studiów, trzyma wysoki poziom. Aczkolwiek tutaj osobiście w wypadku Kung Fu Pandy jestem wielkim fanem oryginalnego voice castu. Marcin Hitznar poradził sobie nieźle, ale ja już po prostu zawsze będę kojarzył Poe z głosem Jacka Blacka, który nadał tej postaci wszystko, co jest w niej charakterystyczne. Jakkolwiek stawiam Kung Fu Panda 3 o jedno podium niżej za znakomitą częścią drugą, to wciąż uważam, że jest to bardzo udany film. Zabawny, lekki, stresowujący i bardzo fajnie zamykający serię. O ile można ją w ogóle uznać za zamkniętą, ponieważ z tego co gdzieś czytałem wynikałoby, że DreamWorks planuje kolejne części przygód Poe i jego przyjaciół. Co z tego wyjdzie? Zobaczymy.